Jesteśmy w Odrze, nie w rzece, ale w redakcji pisma, wspaniałego pisma, które się trzyma na powierzchni, choć płynie zawsze pod prąd, jak gdzieś to przeczytałem, taki tytuł. Pismo redagowane znakomicie od strony takiej dopieszczenia tych artykułów. To nie jest chaos, to jest wszystko uporządkowane. No, ale o tym by dużo mówić. Siedzi z nami Mieczysław Orski, właściwie ze mną. Redaktor naczelny od ponad 20 lat, tak? Tak, tak. Pisma, miesięcznika. Mieciu, jak to było z tą Odrą, która płynęła zawsze pod prąd? Zawsze to może też za dużo powiedziane, ale jednak... No to różnie było rzeczywiście, natomiast jak mnie przyjmował do pracy w zasadzie twórca modelu Odry, który rzeczywiście do tej pory z powodzeniem uczestniczy w rynku czasopiśmienniczym, Zbigniew Kubikowski, to było w 1971 roku, po Gierku. Ja wcześniej współpracowałem z Odrą, ale wcześniej miałem jakieś złe notowania, nie tylko ja, Urszula też miała kozioł złe notowania. Także jak przyjmował w 1971 roku mnie do pracy, to powiedział, żebym się nie użył, bo i tak nas rozpiżą za dwa lata, czy za cztery. No i rozpiżali nas rzeczywiście. Parę razy. Parę razy. No tak po raz pierwszy rozpiżyli w 1976 roku, kiedy rzeczywiście zdjęli Zbyszka Kubikowskiego. Ja byłem wysłany wtedy razem z poetami nowej fali, ty nie należałeś do tej grupy pewnie. Generacyjnie jakoś tam. No, ale ty, Zagajewski, Kornhauser, Stasiu Stawro i tak dalej. To był okres podwyżek Babiucha, czyli 76 rok. No i wtedy też z karę, naczelnego. Tak. No i nastał potem redaktor jakby nam narzucony, Waldemar Kotowicz. Wojskowy, tak? Wojskowy, tak, tak. No. A z czym to się wiązało? To znaczy głównie chyba z tym, że pisaliście o tych białych plamach w historii. No między innymi, tak. Dużo było tych zapisów cenzuralnych, prawda, wstrzymywanych. Tak. Nie, no to jakoś myśmy uchodzili za ówczesny tak zwany wentyl bezpieczeństwa, że można było u nas drukować pewne rzeczy, których nie można było dawać w Warszawie. No, tym tekstem, który odniósł u nas największy sukces i który przysporzył nam czytelników i w ogóle, który moglibyśmy zwiększyć niesamowicie nakład, tylko władza nam nie dawała, to były rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego. Tak. Moczarski do nas przyjeżdżał wtedy od 72 roku. I publikował czyli to o książce, gdzie siedzi w jednej celi więziennej. Tak, ze Sztropem, z tym ludobójcą, no z generałem Sztropem, którego w czasie, to znaczy ja wiem o tym nawet więcej niż inni, dlatego że ja miałem jakieś szczęście i traf, że zrobiłem z nim taki wywiad przed jego śmiercią, w zasadzie ostatni taki wywiad, który został dołączony do międzynarodowych wydań Rozmów z katem. I on mi tam dokładnie opowiadał właśnie. Mówisz, z kim miałeś? To znaczy Kazimierz Moczarski siedział w jednej celi z generałem Sztropem. No i ponieważ, właśnie mówił, ponieważ go tam w ten sposób skrzywdziło życie, niesamowity sposób, on był zresztą... miał Moczarski, tak? Tak. On miał w czasie wojny, on był szefem jednego z oddziałów AK i miał przeprowadzić zamach na generała Sztropa właśnie. A później z nim siedział. Potem z nim siedział i postanowił napisać tę książkę, która stała się... I napisał, stała się bestsellerem. I to jakoś nam przysporzyło wielu czytelników. Potem Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bokiem. Było u nas też pierwszy raz drukowane, ona też przyjeżdżała do nas i tutaj... I to można opowiadać. A teraz w Mieczysławie macie kłopoty nie z władzą, ale tak jak wszystkie gazety, wszystkie pisma i te najlepsze, z czytelnikami, których by należało dodrukować, żeby było ich więcej, czy nie? Jak to wygląda? Bo widzę, że zeszliście jednak z nakładu, kiedyś był nakład, kiedy przyszedłeś, po raz pierwszy zostałeś naczelnym. Ja wcześniej byłem jeszcze sekretarzem redakcji, potem w 1991 roku naczelnym.
No natomiast to paradoks historii, że kiedyś mogliśmy zwiększyć nakład do wielkiego, wielkiego w ogóle, wielkich liczb, ale nam nie pozwolono. Jaki największy natomiast, był? No mieliśmy najwyższy nakład 14 tysięcy, o ile pamiętam, przez jakiś czas, ale potem ograniczono nam po roku 76, w latach 80. do 6 tysięcy. Także tak to było. W Polsce tej wyzwolonej. Tak, a w Polsce wyzwolonej mieliśmy 5 tysięcy i w tej chwili zeszliśmy do 2,5 tysiąca, co wynika w dużej mierze nie tylko z niechęci czy niezainteresowania czytelników, ale i nie tylko z pauperyzacji czytelników, ale też z tego, że nie ma odpowiednich przekazów dystrybucyjnych, to znaczy nie ma takich dystrybutorów, którzy by interesowali się sprzedażą tego typu ambitnego, ambitnych, tak, tak, intelektualnego. Od pewnego czasu walczyliśmy o to długo, od pewnego czasu zaczęły to robić Empiki. Ja też o tyle mówię, że walczyliśmy, bo po prostu Empiki też nie bardzo się zajmowały z początku tego ale typu. Są. I to teraz już są, z tym, że to polega na tym, że często trzeba mieć kontakt i prosić o to kierownika konkretnego Empiku, czyli nie można prosić, żeby Odra była sprzedawana wszędzie i tak dalej. Także no to jest wiele tych. No, ale mimo wszystko się utrzymujecie. Jak to robisz? Jakim sposobem masz tylu współpracowników? Bo te honorawia przecież nie są wysokie. No nie są. Więc, tak, a mimo wszystko masz najlepsze nazwiska. Z czegoś? Tak, nie, to zawdzięczam jeszcze temu długoletniemu zaufaniu tej legendzie. Autorów i no, legendzie, ale poza tym to, że w czasach późnego Gierka, powiedzmy, i w czasie stanu wojennego, myśmy byli tym pismem, do którego ludzie uważali, że można, że wypada pisać i pisali u nas, no to najwybitniejszy pisarz. No tak, w Polsce, od Lema poczynając. No Stanisław Lem, Wisława Szymborska. Lektury nadobowiązkowe Wisławy Szymborskiej. Tak, no i no wielu w ogóle. Kołakowski, Leszek Kołakowski. Tak, no mnóstwo mogłem wymienić. Karlin Grudziński. No mógłbym bardzo dużo wymienić takich nazwisk, których nie ma niestety już teraz. Ktoś i o tym gdzieś się zapomina. Gdzieś mi powiedział Odra, mówi, o, Odra trąca myszką. Wiesz, no musimy trącać myszką, bo teraz to, co nie trąca myszką, to jest po prostu dużą myszą. Łapie się pilota i się wędruje po kanałach, prawda, i się jest w innym świecie. No natomiast musi nie, być to, ktoś, co trzymacie, dba, że trzymacie tradycyjną musi być ktoś, jakby, to szatę graficzną. O to dba. No, jesteśmy też cenieni przez młodych pisarzy polskich, poetów, którzy przysyłają nam wiele tekstów. Niestety nie możemy za dużo umieścić, publika, prawda, ale co możemy, to staramy się. No i to wynika trochę z naszej właśnie tradycji, z zaufania do tytułu, że dalej się utrzymuje. A poza tym także z podstawowych wad systemu kultury, w jakim żyjemy. Tak. Po prostu jesteśmy jedynym krajem chyba w tej chwili w całej, nie tylko Europie Środkowej, ale w Europie, gdzie nie ma przyzwoitego tygodnika, już nie mówię literackiego, ale kulturalnego, nie ma dwutygodnika kulturalnego, a to są takie tytuły, w obrębie, na których może się toczyć żywa dyskusja, polemika dotycząca tego, co aktualnie się wydaje, co się drukuje, co próbuje się właśnie pokazywać światu. I w tej chwili to niknie w ogóle. Nie ma tego, jakby to powiedzieć, dyskursu międzypokoleniowego, takiej, prawda? I międzypokoleniowego, młodzi i pokoleniowego. Chwalą. No nie ma debaty. Jest to w ogóle to, co jest, to jest rozproszone pomiędzy wiele ośrodków w kraju. Powiedzmy, że gdzieś tam w Szczecinie są pogranicza, zresztą były pogranicza, bo już zamknięto je. W Olsztynie był portret, też zamknięto. No ale jest wiele takich pism jeszcze, jak powiedzmy Kwartalnik Artystyczny, jak Fraza w Rzeszowie. No to no, są takie bardziej uniwersytecko-klasyczne. Tak, jest dużo właśnie takich, tak, ale to się dzieje w takich ośrodkach regionalnych. Mniejszych. No i nakłady tych pism, no jednak to jest 500 egzemplarzy, to jest Fraza, to jest 300, no nieduży. No to wy jednak jesteście potentat. No to w Sopocie jest, który ma trochę większy nakład i trochę większy prestiż. Ale nie większy od was. Nie, on nas nie. No to jest 1000 egzemplarzy. Tak. Więc wszystko to jest jednak jakby za małe. Stanowczo za małe. To znaczy my w jakiś sposób funkcjonujemy też w związku z tym,
Znaczy funkcjonują jakie takie jako pismo realizujące model, można powiedzieć, nie tylko pisma literackiego, ale takiego kulturalno-społecznego. Poruszamy wiele spraw i mówimy o tym, co aktualnie się dzieje w kraju. Znaczy recenzujemy wystawy plastyczne, piszemy o filmach najlepszymi piórami, mamy felietony najlepszych felietonistów publicysty, włącznie z Maciejem Miłowieckim ostatnio. Także piszemy o wielu tych sprawach i o tym byśmy pewnie nie mogli robić w ten sposób, jak to robimy, gdyby był jeden przyzwoity tygodnik, dwutygodnik kulturalny w tym kraju, prawda? A my często jesteśmy tą formacją zastępczą, jeżeli chodzi o tą prasę. No, nawet jeżeli poezji tu jest dość dużo, bo ona dwukanałowo jakby, bo są arkusze dla młodych, a oprócz tego zdaje się Urszula Kozioł prowadzi dział poezji. Tak, tak. Nie, tak? No, od wielu lat, to znaczy przyjęła potem Urszulka Karpowiczu i wypielęgnowała wiele z wybitnych debiutów na swoich łamach i wiele wybitnych poetów dzisiaj ma wdzięczność do niej, że pokazywała pierwszy raz ich wiersze, no tak jak kiedyś Tymoteusz Karpowicz pierwszy raz opublikował i publikował u nas Rafała Wojaczka, którego zresztą blisko znałem i wiele lat to temu było, z którym się przyjaźniłem. Mieczysławie, chciałem przejść od tego pisma, od Odry. Mówisz tutaj o tym złym stanie czasopiśmiennictwa literackiego, kulturalno-społecznego w Polsce, ale ty w swojej ostatniej książce, bo jesteś autorem kilku książek, ilu? Krytyczno-literackich. No, chyba z 8 będzie. Tak, ostatnia zdaje się nazywała się Opowieści dla dorosłych i Opowiastki dla niedorosłych. Niedorosłych. Tak, tak, tak. I tam bardzo krytycznie piszesz i analizujesz ten stan nawet prozy polskiej, choć ja uważam, że proza jest lepsza od poezji. I dlaczego? I także piszesz tam o nagrodach literackich, o całym tym takim układzie towarzysko-kolesiowsko, nie wiem jak to nazwać inaczej, ale ktoś na tym robi też interesy jakieś, prawda? Bo pewne wydawnictwa tylko, książki z pewnych wydawnictw są nagradzane. Może zacznijmy od prozy. Co jako krytyk myślisz o prozie polskiej? Czy ona jest tak odbierana, jak kiedyś była odbierana czy w świecie, czy w Europie? Nie, no jest źle odbierana dlatego, że ma złych koryfeuszy i złych promotorów, że tak powiem. No nie ma, właśnie jak powiedziałem, to zaczyna się od tego, od tych braków czasopism czy dzienników, które zajmują się też komentowaniem tego, co się dzieje w współczesnej literaturze. Ta proza, która teraz wychodzi, to można powiedzieć, dzieli się na dwa nurty. Ja w tamtej książce Opowieści dla dorosłych, a w zasadzie to były przede wszystkim opowiastki dla niedorosłych, zajmowałem się prozą z nurtu, z obiegu marketingowego. Czytadłami, tak? To znaczy nie tylko czytadłami, ale takimi, które budzą zainteresowanie mediów i które są promowane przez samych wydawców. Z różnych względów. To znaczy między innymi to polega na tym, że powiedzmy wiele gazet, włącznie z niektórymi tygodnikami u nas, to pomaga wydawcom w propagowaniu często złych książek. I potem spotykam się z ludźmi, którzy mnie pytają, proszę pana, dlaczego ta książka na spotkaniach, dlaczego ta książka dostała taką nagrodę, jak to jest nie do czytania. Ja mówię, to jest nie do czytania i to jest pomyłka, że ta książka dostała nagrodę, ale jest wiele właśnie tego typu książek, natomiast jest... No tutaj dodam, że tam chyba padały też nazwy tych tytułów. Z jednej strony Gazeta Wyborcza, z drugiej strony Rzeczpospolita, no i żałosne, kryteria pewne polityczne czy jakieś... No bardzo żałosne zrobiły się dodatki kulturalne, na przykład do polityki, którą ja kiedyś bardzo ceniłem. A w tej chwili to jest tam nie tylko to, że są recenzyjki jakieś bardzo... bardzo mierne i krótkie, ale poza tym są felietony Wojewódzkiego, powiedzmy, i książki, także to już nie mówię o Newsweeku, gdzie kultura, czy w prozie, działy kulturalne są na samym końcu, tam trudno do nich w ogóle dotrzeć. Ale chodzi mi generalnie o to zjawisko właśnie tej literatury komercyjno-marketingowej, gdzie czasem są
nawet utwory dobrych autorów, którzy się znakomicie zapowiadali. Jest wielu takich autorów, którzy moim zdaniem trochę sprzedali duszę, nie wiem czy diabłu. Ale bo jak osiąga sukces, to potem mu każe wydawnictwo szybko drukować następne. I tak dalej, i właśnie następne, i wysoko. Płatny i tak nazwiskami dalej, to tu nie chcesz. No w tym momencie nie, no to ewentualnie w książce. Natomiast jest też drugi nurt, taki drugi nurt niedoceniony, nurt estetyczny, jeżeli można tak powiedzieć. Nurt niewielu nazwisk. Ostatnio z tego nurtu, który ja cenię, o którym piszę w tej książce, został doceniony Marek Bieńczyk na przykład, z tym, że nie za swoją prozę, ale za esej. Natomiast on napisał dwie piękne powieści, znakomite, niepamiętane, tworki między innymi, nie dość pamiętane może. No tak samo jak można tutaj powiedzieć wiele dobrego o książkach Magdaleny Tulli, która ostatnio wydała Włoskie Szpilki, taką książkę bardziej dla ludzi, nominowana bardziej cenioną, w tym roku. Ale jej inne książki, jak Tryby, Skaza i tak dalej, są przekładane na Zachodzie jako jedne z niewielu polskich książek trafiają tam na listy bestsellerów. Podobnie jak Różewicz trafia na książki ze swoją prozą i ze swoimi wierszami na listy zachodnie, to znaczy jest przekładany w zachodnich. Długo nie mógł, długo nie dostawał nagrody Nike, prawda? Tak. W końcu dostał. Tak, to znaczy tak, dostał, ale akurat nie moim zdaniem jest za tą książkę, za którą powinien, bo on wydał wcześniej kilka wybitnych książek poetyckich, które dopiero teraz zaczęły być cenione, a dostał trochę jako rekompensatę za Matka odchodzi, z tym, że wcześniej była Płaskorzeźba, były dwie inne książki, gdzie on był nominowany, wystawiany, no i cierpiał z tego powodu, że w ogóle był na tej liście nominacji. Się nie dziwię Herlingowi Grudzińskiemu, który napisał list z protestem do jurorów, to znaczy do organizatorów Nike, żeby w ogóle go nie umieszczali na tej liście nominowanych, bo potem on przegrywa z takimi dość wiernymi. Ale zauważ Mieczysław, że tylko książki pewnych wydawnictw są nominowane do tych, powiedzmy, do nagrody Nike, a nawet czy Gdynia, to pewnych wydawnictw, jest tych wydawnictw nie wiem ile, 10 może. Można by je wymieniać, są z Krakowa, są z Warszawy. Natomiast gdzieś indziej, jak się ukazują, to nie mają szans. Nie mają szans. Dlaczego? No dlatego, że po prostu ludzie, którzy są poza centralną, poza tym obiegiem marketingowo-komercyjnym, nie mogą się dostać na te listy. A z kolei nagroda wiąże się z tym, że ilość egzemplarzy wzrasta, sprzedawanych. No też tak. Więc tak, można podejrzewać o jakiś układ tutaj. To znaczy, medialno. No są te układy, które rządzą i które powodują to, że nasza literatura w tej chwili jest postrzegana nie tak, jak kiedyś była postrzegana. Za czasów PRL-u, jak otworzyłeś francuskie, czy angielskie, czy niemieckie tygodniki, no to tam było mnóstwo wiadomości, informacji i recenzji z książek polskich, a teraz to ostatnio na przykład we francuskiej prasie to czytałem tylko Magdalenie Tulli, Obieńczyku, żeby swojego No i o takim bardzo ciekawym, dobrym prozaiku Klimko Dobrzanieckim, który u nas wydał kilka książek, a jest Hubert Klimko Dobrzaniecki, to ci polecam, to jest znakomita proza w ogóle, tak? Tylko kurczę, u nas zupełnie nieceniona, ani zauważona, tak jak, no, jak Andrzej Turczyński, który mieszka w Słupsku, teraz w Koszalinie. Nie ze starszych, ze starszego. Wiele, ale napisał wiele ciekawych, wspaniałych książek, o których w ogóle prawie się nie wie. Prawdopodobnie jest poza tymi układami, nazwijmy to, obiegami. Natomiast drugorzędne czy trzeciorzędne książki takich autorów, no miałem nie mówić o nazwiskach, ale ponieważ to jest ceniony kiedyś przeze mnie autor z Wrocławia, Michał Witkowski, który poszedł też na lep sukcesu i na lep tego obiegu. Kiedyś pisał dobrą, ciekawą prozę zapowiadającą się, a teraz pisze tą słynną prozę gejowską. No i rzeczywiście sprzedawano w olbrzymich nakładach, ale moim zdaniem bardzo marnuje swój talent w ostatnich książkach, włącznie z tym Drwalem, który był nominowany do kilku nagród, nie dostał. No ale tak to u nas się dzieje. A powiedz, na koniec powróćmy do Odry.
Jaki ona ma stosunek do polityki? Bo raczej trzyma dystans, wydaje mi się, i to dobrze. Nie stara się angażować w te bieżące spory. Bo ten dystans to jest taki dystans kulturowy, można powiedzieć, czy spojrzenie na z wysoka i no, takie, jakie powinno znamionować miesięcznik właśnie intelektualny. Tak, to nie, no to mamy jakoś odzieliliśmy spadku po ekipach, których zresztą byliśmy członkami w przeszłości, kiedy myśmy się nie angażowali też w żadne strony sporów, kiedy no, u nas był tylko jeden członek partii kiedyś w ogóle w zespole, w związku z czym w 76 roku nas rozwiązano. A no i potem no też tak było, że nawet po stanie wojennym byliśmy uznawani za takie pismo bezstronne, piszące, mówiące o takich polskich imponderabiliach, potrzebach myślenia o demokracji, o jakiejś gruntownej, o fundamentach w ogóle polskiej kultury, także polityki, którą można tak odnieść, także no tak to było i to niezaangażowanie to było zawsze jakimś naszym takim znakiem plusem przewodnim, no nie wiem czy plusem, a w każdym razie tak to realizowaliśmy i teraz zresztą też mieliśmy takie zachęty ze strony różnych środowisk, żeby trochę dołączyć do nich, no ale jednak unikamy tego dołączania i staramy się robić to, co robimy. A to, co robimy, cieszy się sukcesem, może sporym, z pewnością większym sukcesem by się cieszyło, gdybyśmy mogli liczyć na lepszą dystrybucję. No ale także wynika to z tego, jak mówię, że sytuacja w kraju, jeżeli chodzi o kulturalny przekaz tego, co nas wszystkich interesuje, to jest bardzo mierna i marna. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie.